podkręcić. Podkręć go na 5 GHz. Wykręć go na 8 GHz. Kevin wiedział. Kevin miał rację. Podkręć go, dasz radę. Na pewno nie dasz rady go podkręcić. Nie masz szans, że go podkręcisz. Nic nie jest w stanie przezwyciężyć jego potęgi. On jest najsilniejszy ze wszystkich. Nie ma szans, żeby go przebić. Jest niezniszczalny. Przeżyje wszystkich, nawet ciebie. Nie ma szans. To jest prawdziwa potęga. Artefakt starożytny. Podkręć go na 7 GHz. Tak właśnie wygląda odkopywanie martwych memów. Męczyliście i wymęczyliście ten film o E8400. Tak więc w dzisiejszym filmie podkręcimy E8400 do granic, absolutnych granic jego możliwości za pomocą ciekłego azotu. Do tego sparujemy ten procesor z jedną z najmocniejszych obecnie kart graficznych, czyli RTX 3090. I po raz ostatni sprawdzimy sobie, jaka moc drzemie w tym procesorze. Intel Core 2 Duo to procesor, który kosztuje zaledwie 5 zł. Wiecie, ile kosztuje RTX 3090? Dużo. Nieproporcjonalnie dużo więcej. A także pod koniec tego filmu, jako ciekawostkę, zestawimy sobie ten malutki procesorek za 5 zł z najnowszą i9 od Intela, żeby zobaczyć po prostu, jaki progres się dokonał. A ci z Was, którzy zastanawiają się, ile więcej kosztuje i9 albo 3090, linki macie w opisie. Wszystko zaczęło się w roku 2018, kiedy to pierwszy raz nagrałem film o E8400. Jeden z widzów, Kevin, pisał do mnie niemalże codziennie, jaki to procesor E8400 nie jest fantastyczny. No kurde, 4 lata temu to było, dawno. Jednak co mnie wtedy zaskoczyło, to, że coraz więcej ludzi zaczęło podłapywać temat i mistyczny E8400 zaczął się pojawiać nie tylko pod moimi filmami, ale w ogóle gdzieś wypełzł na całego naszego polskiego YouTube'a i pod każdym filmem dotyczącym czegokolwiek o komputerach można było znaleźć komentarz na jego temat. Wtedy w roku 2019, rok później, nagrałem kontynuację, gdzie wtedy sparowałem ten procesor z jedną z najmocniejszych kart graficznych, jaka była wówczas dostępna, czyli 2080 Ti. Ale to, co stało się później, było dla mnie najciekawsze, bo to cały czas żyje. I żeby było jeszcze lepiej, to ten mem w ogóle wyszedł, słuchajcie, za granicę. I nawet youtuberzy tacy jak Linus Tech Tips podłapali temat. This is the fastest CPU on the planet. Core 2 Duo E8400 from 2008. It costs $8,000, has 64 cores and 128 threads. No dobra, z tym akurat trollowałem, ale przyznajcie, kto z Was przez moment uwierzył? Ale co żartem nie jest, to, że historia z E8400 dotarła do ludzi z Intela. Przynajmniej do naszego polskiego oddziału, bo miałem okazję porozmawiać z kilkoma osobami i one dobrze wiedziały, czym jest E8400. Natomiast z tego miejsca chciałbym przeprosić wszystkich administratorów grupek na Facebooku, którzy musieli dodać E8400 do listy zbanowanych słów. Ale wiecie co? Mogliście się wtedy poczuć tak jak ja w 2018 i w sumie tak jak ja teraz. W każdym razie, jasno daliście mi do zrozumienia w kilku ankietach, że tak chcecie koniecznie tą trzecią część. Chociaż jak mam być w zupełności szczery, to myślałem, że te prośby nieco ustaną w momencie, gdy Jobak zrobił dwa filmy o E8400, w pierwszym, gdy podkręcał ten procesor i w drugim, gdy sparował go z 3080. Ale wiecie co? To nic nie dało. To by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Prośby jeszcze bardziej eskalowały i zacząłem dostawać więcej komentarzy i więcej próśb, że musi być E8400 z 3090. Dzięki, Jobak, miałeś być moim wybawcą. Miałeś uwolnić mnie od tego potężnego brzemienia. Nie no, a tak całkiem serio, filmy Jobaka bardzo spoko. Polecam zobaczyć, będziecie mieli w opisie jak coś. Tak, więc nie miałem wyjścia, tłum ewidentnie chce E8400, ale stwierdziłem, że jak już mam robić, to robić na porządnie. Tak więc kupiłem 20%.
procesorów E8400 i postanowiłem, że je przebiorę. Jednak wiecie co? Okazało się, że to wcale nie jest taka prosta rzecz. I już wytłumaczę wam dlaczego. Po pierwsze, okazało się, że moja płyta główna, na którą wywaliłem kiedyś kupę kasy, wcale nie jest taka super, bo E8400 ma zablokowany mnożnik i trzeba go podkręcać tak zwaną szyną FSB. I wiecie co? Ta płyta niestety bardzo słabo nadaje się do kręcenia FSB i bardzo szybko napotkałem na tak zwanego FSB walla. Oh shit! Dodatkowo Grzesiek Iwan, overclocker, z którym się konsultowałem, powiedział mi, że z 775 wcale nie jest tak super, bo po pierwsze trzeba mieć konkretną płytę główną, która fajnie kręci się FSB. Ale co gorsza, w tamtych czasach nie wystarczyło przebierać tylko procesorów. Trzeba było też przebierać płyty główne. No i tak od słowa do słowa o tym podkręcaniu z Grześkiem i zaproponował, że może przyjedzie i zrobiłem podkręcanie na ciekłym azocie. Długo nie musiał mnie namawiać. Tak więc poznajcie Grześka Iwana, pseudonim Iwanow. Jest to overclocker, fotograf. Na co dzień pracuje w agencji PR i przykładowo on pomagał mi kiedyś organizować różne monitory AOC do filmów. Do tego Grzesiek to jest pasjonat sprzętu i to naprawdę mega pozytywnie zakręcony. Sam Grzesiek jest dość skromną osobą, więc ja powiem za niego, ale gość ma naprawdę niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi o hardware. Za każdym razem, gdy gdzieś tam na siebie wpadniemy na różnych eventach i zaczynam z Grześkiem gadać, to po prostu możemy gadać godzinami, bo ja tą jego wiedzę po prostu chłonę jak gąbka. No i oczywiście Grzesiek przywiózł ze sobą masę sprzętu, który umożliwi nam ekstremalne podkręcenie tego procka. Żyłować ten procesor będziemy na płycie Asus X48 Rampage Extreme. Jest to jedna z lepszych płyt pod bicie rekordów świata. Jest ona też, jak nazwa sugeruje, na chipsecie X48. Posiada ogromną sekcję zasilania, wielkie radiatory, które, uwaga, są nawet na sekcji zasilania od pamięci RAM. By the way, zobaczcie na ten ProAdlizer, wielki kondensator na drugiej stronie soketu. Grzesiek w ogóle posiada trzy takie płyty. Ta, którą widzicie, jest w stanie idealnym, ale Grzesiek ma też przygotowaną płytę bezpośrednio pod OC, którą widzicie teraz. Jak widzicie, większość radiatorów została zdemontowana. Możemy tutaj zobaczyć na przykład teraz sekcję zasilania chipsetu, a sam chipset jest zlapowany, czyli wypolerowany i przystosowany do chłodzenia kontenerem z ciekłym azotem. Ta czarna substancja, którą jest pokryta płyta główna, to de facto guma w płynie. Robi się to po to, żeby w razie dostania się cieczy na powierzchnię płyty głównej nie zrobiło się zwarcie. Kości, których będziemy używać, to legendarne Corsair Dominator GTX2 DDR3, które kręcą się gdzieś powyżej 2000 MHz, ale co dla nas istotne, są one na kościach Elpida Hyper i są to optymalne kości do OC LGA 775. Do testów 2D pod Windowsem XP i 7 będziemy używali karty GT 710, a do testów 3D pod Windowsem 10, wcześniej wspomnianego RTX-a 3090. No i przystąpił Grzesiek do składania platformy testowej. Ta niebieska pasta termoprzewodząca jest od Kingpina i ona jest specjalnie przystosowana do bardzo niskich temperatur, właśnie pod chłodzenie ciekłym azotem. No więc mamy przygotowaną platformę, Grzesiek tutaj wszystko pięknie poskładał i mamy w termosie ten symboliczny wściekły azot. Skoro on jest wściekły, czy on jest groźny? Możesz się sam przekonać. Daj rękę. Na rękę. Drugą stronę. W dół trochę. O. Że oj, tutaj powinniście robić nie wiadomo co i że jak dotkniecie ten azot, to zaraz umrzecie. To nie jest tak, że możecie sobie, nie wiem, ten azot nalać do kubka, bo nie wolno tego dawać tak. Na przykład do szklanych, że tak powiem, naczyń, ale oczywiście z dozą ostrożności, my tutaj wam pokazujemy to w ten sposób, ale nie róbcie tego w domu. Tak, a jeżeli póki wiesz, co robisz, to jest w porządku. Bierzemy ciekły azot, nalewamy i tak. Zaczynamy kręcić. Pierwsze testy będą na XP-ku, bo tam Grzesiek ma testy, które lubi. Powiem wam tak, sam proces OC może wydawać się dość krótki, dość trywialny w momencie, gdy oglądacie to na filmie, ale w rzeczywistości jest to bardzo długi i żmudny proces, zdecydowanie dla cierpliwych i ja tą cierpliwość Grześka naprawdę niesamowicie podziwiam. Grzesiek na dobrą sprawę wcześniej przebrał 20 moich procesorów i jeszcze kilkadziesiąt swoich kolejnych. To, co jest napisane na tych prockach, to jest właśnie FSB, jakie wykręcają. Częściowo overclock robiliśmy w BIOSie,
a częściowo przez program ZFS bez poziomu Windowsa. Udało nam się tym sposobem dobić mniej więcej do okolic 5-9 GHz, gdzie napotkaliśmy na pierwszą większą przeszkodę. Szło bardzo dobrze. 5-9 GHz było stabilne, także idzie dobrze. Zobaczymy, co przyniesie los. Ale jakby było 6 GHz, byłoby super. Nie mamy jeszcze Nordbridge GTL-a ustawionego. Najprawdopodobniej jak ustawimy trafnie Nordbridge GTL-a, to pójdzie jeszcze dalej. Dopiero po zmianie wartości tzw. GTL Voltage udało nam się procesor popchnąć nieco bardziej. I co? Więc tak, magiczne 6 GHz udało się osiągnąć. Udało się osiągnąć i udało się je zwalidować. Nie jest to najwyższy wynik na świecie, ale fajnie, że tą magiczną barierę udało się przebić. PFAST był pierwszym benchmarkiem, który zrobiliśmy pod XPEC-iem. Obciąża on głównie jeden rdzeń i trochę pamięć. Pozwala tak na dobrą sprawę zbadać limit procesora. I wiecie co? Udało się zdobyć 6 miejsce na świecie. Kolejny program to WPrime 1024. On obciąża 2 rdzenie i nie ciora tak bardzo po pamięci. Tutaj z kolei udało nam się zająć 12 czy 13 miejsce. Kolejny benchmark to SuperPi i dla mnie osobiście jest to jakaś czarna magia. Trzeba wcześniej zwiększyć ilość pamięci, troszeczkę dodać słabo i przyznaję, że szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, na czym ten test polega, ale Grzesiek mówił, że obciąża dosłownie wszystko. Co ważne, udało nam się zdobyć 17 miejsce. Ale pewnie wszyscy czekają na testy, które bardziej rozumiecie, czyli na przykład Cinebench R20. Popatrzcie sami. Proszę Państwa, Grzesiek dokonał niemożliwego. Mamy rekord świata w Cinebenchu R20. Mamy dokładnie 692 punkcioszki. Czy spróbujemy może jeszcze troszkę podciągnąć? No ale i tak jest. Okej, na 5670 MHz poszedł procesor przy tym teście. A sam procesor, żeby było śmieszniej, wciągał zaledwie 204 W. Tak, ale to jest fakt, jest faktem, tak jak Ci mówiłem, to jest kwestia tego, że on jest zmrożony, ma trochę poniżej minus 100 stopni i to powoduje, że jego pobór energii jest dużo niższy niż... Gdyby miał plusowe temperatury koło 100 stopni, to elektrony by miały gorzej jakby przeskakiwać i przez to prawdopodobnie pobierałby więcej mocy ten procesor, tak? Tak, tak. Byłby zdecydowanie większy pobór energii. Okay. To już powinno być zdecydowanie zauważalne. Kolejnym testem było enkodowanie klipu H265 4K. No i w tym teście udało nam się zdobyć 3. miejsce. No ale pewnie każdy z Was zastanawia się, jak to działa z 3090, więc wrzuciliśmy Windowsa 10, wrzuciliśmy RTX 3090 i efekt? 3D Mark Time Spy i to jest normalnie płynne. Ile tam jest FPS-ów? 65 mniej więcej. 65 w Time Spy Extreme. To normalnie jest płynne, bo tak mocno grafę dociska w tym teście. Tak, bo teraz te dwa testy, co pierwsze idą, to są głównie na karcie oparte, no a później są testy typowo CPU, no to tam było chyba po mniej niż 1 FPS, z tego co kojarzę, więc no jest trochę śmiesznie, ale zobaczymy. Jest w tym coś niesamowitego, że my sobie zdajemy sprawę oczywiście, jaki tutaj jest procesor i jaka karta graficzna i że to kompletnie nie ma żadnego sensu, ale że to tak działa stosunkowo nieźle, to jest w tym coś magicznego, co nie, Grzesiek? Tak, ale najlepsze jest to, że nawet... Bo czasami potrafi być tak na przykład, że na przykład ten średni klatkarz jest dobry, ale widać gołym okiem jakieś mikroprzycięcia, jakieś statery i tak dalej, a tutaj to naprawdę wygląda to elegancko. Nie widzę żadnych problemów z płynnością, ogólnie tak. 3018 punktów, CPU score 632, graphics score 9000, czyli pobiliśmy obecny rekord świata 3 razy, bo obecny jest 1011. Tak? O, nieźle. No, także ładnie pocisnęło, ładnie. Dobra, teraz trzeba zapisać jeszcze, bo póki nie zapiszemy, to się jeszcze nie do końca liczy. Tak. E8 430 90, Wiedźmin 3 w Nowigradzie. Ile klatek, Grzesiek? 43, 42, 47, proszę Państwa, 37. Na rozdzielczości 4K. Że dałoby się grać na E8 400, powiadasz? W 4K? No w 4K tak, Full HD nie, ale w 4K jak najbardziej. No bo to jest, widzisz, procesor stworzony do wyższych celów. Tak. Są troszeczkę chrupnięcia, ale da się żyć. No. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Oj, oj, oj. No, czasami mu się zdarzają takie... on się zamyślił się po prostu, wiecie jak jest. Dobra, można grać dalej, spoko.
Próbowaliśmy jeszcze uruchomić kilka gier. W pierwszej kolejności Doom Eternal, ale niestety chyba brakuje jakiejś instrukcji procesora, że nie chciało się to uruchomić. Następnie próbowaliśmy uruchomić Control i po raz kolejny była to gra, która już nie chciała się uruchomić. I naszą ostatnią próbą była Forza Horizon 4, która zaczęła się uruchamiać, a naszym oczom jawił się taki widok. Emotional damage! Tak, niestety procesor po tych paru godzinach katowania go ciekłym azotem ewidentnie już miał dość, bo zaczął nagle tracić stabilność i nie byliśmy w stanie utrzymać go dużo więcej. Ale tak, da się zrobić, że E8400 będzie oferował grywalnego Wiedźmina w 4K z 3090. Świetny setup, polecam. Ale pomyślałem, że sprawdzimy właśnie, jak to wypada w stosunku do współczesnej i9, jak duży postęp się dokonał. Cinebench R20, cóż, myślę, że wynik na tym wykresie mówi sam za siebie. I na dobrą sprawę nie trzeba tutaj tego komentować w żaden inny sposób, no totalna deklasacja. Analogicznie zresztą będzie z Wiedźminem III, który w Nowigradzie na i9 i RTX 3090 no, wyciąga nieporównywalnie większą ilość FPS-ów. No i słuchajcie, ja myślę, że wielki szacun dla Grześka za to, że chciał mu się przyjechać, za to, że chciał mu się przebrać te procesory i za to, że chciał podkręcić ten procesor ciekłym azotem, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaki jest absolutny limit tego potężnego procesora, jakim jest E8400. No i przy okazji też udało nam się pobić kilka rekordów świata, co myślę, że też jest jakimś fajnym takim rodzynkiem na całym tym torcie. I co ciekawe, to Grzesiek mówił, że też trafiła nam się całkiem niezła sztuka tego E8400, bo mówił, że te procesory dawniej to ludzie autentycznie wiadrami przerzucali, żeby bić na nich rekordy. Więc teraz wiemy, jakie są absolutne limity E8400. I tak jak jest napisane w tytule tego filmu, to jest ostatni film o E8400. Kolejnego nie będzie. Tym samym zamykając tą naszą trylogię. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.